Hej ludziska, robiliśmy sobie już nagłówek typu hero przechylony, dzisiaj zrobimy sobie zakrzywiony. Też ciekawy efekt, który na pewno wzbogaci waszą stronę. Jeszcze raz witam was, Krzysiek Furtak, zaczynamy. W HTML-u tutaj tak naprawdę nic ciekawego się nie dzieje, jest to nasza podstawowa stronka, którą wykorzystujemy do tworzenia naszych efektów i podstawowe style. Zdefiniowałem sobie tu jednak trzy zmienne, które oznaczają nam trzy kolory. Wykorzystamy je do tworzenia gradientu w nagłówku. I dlatego przykładu musimy sobie zmienić tło naszego hero na białe. Ok, na razie nic nie będzie widać, ale to nic. Tutaj dodamy sobie nasze style. Do stworzenia tego efektu wykorzystamy sobie pseudo element before, nadajemy content, pozycję absolutną, ustawiamy go od góry i od lewej, na szerokość 100% i na wysokość też 100%. Czyli będzie taki jak nasz element nadrzędny, czyli nasz nagłówek hero. Teraz nadajmy mu gradient poprzez background image. Niech on będzie przechylony 225 stopni. Testowałem, wygląda ok. I tutaj lecimy z naszymi kolorkami. Pierwszy nasz kolor od 0, drugi kolor 48, prawie od połowy, trzeci kolor. Ok, coś jest nie tak, dlaczego nie działa? Gradient nasz nie działa. Kolor first, kolor second. O tak. Dobrze, tylko nie widać kontentu z naszego hero. Dlatego nadamy mu pozycję relatywną. Ok. I teraz popracujemy nad zakrzywieniem. Zakrzywienie zrobimy poprzez border radius. Tak. I jeszcze go wzmocnimy. Ok, a teraz, żeby uzyskać ładny efekt, przeskalujemy go w osi X. I jest, mamy nasz efekt. Pojawia nam się tutaj scroll na dole strony, co jest zrozumiałe, dlatego na hero jeszcze nałożymy sobie overflow hidden. Teraz powinno być ok. Bardzo dziękuję wam za uwagę. Jeśli się podobało, materiały okazały się przydatne, dajcie łapkę w górę oraz rozważcie subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych filmików. Oczywiście link do tego pena będziecie mieli w opisie filmiku. Jeszcze raz dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.